Witam Was wszystkich serdecznie w nowym odcinku i dzisiaj podam Wam 6 porad, które pozwoli Wam wbić wyższą rangę w Teamfight Tactics. Tak więc zaczynajmy. Pierwszą poradą lub też błędem jest za szybkie składanie kompozycji. Wiele osób na niższych rangach miewa ten problem, ale na wyższych rangach też, że zafiksują się na jednej danej kompozycji zbyt wcześnie w gierce. Jeżeli jesteście po minionach i wypadną Wam 3 noble i 2 knighty, to myślicie, że już do końca gry musicie iść w nobli i w knightów, a tak nie jest. Kompozycje powinniście opierać na postaciach za 3, za 4 lub za 5 golda, które wypadają Wam później w gierce. Jeżeli jesteście po kragach i macie 6 poziom, wypadnie Wam Draven lub 2 Dravenów albo Cho'Gath, wtedy powinniście zacząć budować kompozycję opartą właśnie na postaci, która będzie kierować w tej kompozycji, tak jak Draven, taka jak Cho'Gath na drugim poziomie, taka jak Yasuo, Kayle po 6 nobli. Wtedy dopiero powinniście zacząć szukać postaci, które będą pasowały do tej kompozycji oraz powinniście zacząć dawać itemy na postacie, które będą kierować w tej kompozycji i wtedy dopiero zacząć składać kompozycję, a nie wcześniej niż na kragach. Na kragach powinniście się skupić na poziomach drugich swoich postaci, żeby nie stracić dużo HP, dopóki nie zobaczycie, jaką kompozycję powinniście iść. Kolejną poradą jest zbyt częste rolowanie za wcześnie. Co to znaczy? Musicie mieć cel po swoje rolowanie, musicie wiedzieć, czego szukacie i po co rolujecie, jakie są prawdopodobieństwa, że coś traficie. Jeżeli na 6 poziomie, mając 0,5% szansy na trafienie Kayle, rolujecie 60 golda, żeby znaleźć tam Kayle, jest to gigantyczny błąd i nie powinniście tak robić. Przed 6 poziomem praktycznie nigdy nie powinniście rolować. Rolowanie jest Wam zbędne, jest niepotrzebne. Przed 6 poziomem i tak nie tracicie dużo HP, więc możecie sobie pozwolić, żeby iść po Lost Streaka lub po to, żeby nie rolować i nie wzmacniać Waszej kompozycji. Jeżeli na 6, 7 albo 8 poziomie brakuje Wam jednego Dravena, brakuje Wam jednej Jinx, żeby uzupełnić swoją kompozycję albo wzmocnić ją znacznie przez znajdowanie jednej postaci, wtedy powinniście zacząć rolować i spróbować wzmocnić Waszą kompozycję, żeby nie tracić więcej HP niż już straciliście. Jeżeli Wasza kompozycja i tak jest wystarczająco dobra, że wygrywacie, to nie powinniście rolować, tylko skupiać się na wbijaniu poziomu i szukaniu mocniejszych, lepszych postaci, które znacznie wzmocnią Waszą kompozycję. Rolowanie po to, żeby znaleźć poziom drugi Karena albo Dariusa we wcześniej fazie gry, nigdy nie jest dobrym wyborem. Tak więc wstrzymajcie się od rolowania, zapytajcie siebie, po co rolujecie, po co chcecie rolować, co chcecie znaleźć, wtedy zacznijcie rolować, ale nie wcześniej niż przed 6 poziomem. Taki byłby mój wyznacznik. Następną poradą jest składanie złych itemów. Co to znaczy? Są itemki, które są lepsze niż inne itemki, tak jest w każdej grze, tak zawsze było, tak zawsze będzie, w danej mecie lub w danym patchu jest po prostu item, który jest lepszy. Zrobiłem Wam tier listę w innym filmiku, które itemy są najmocniejsze w patchu 9.16, który jest teraz aktualnie live, tak więc zobaczcie sobie ten filmik, a jeżeli nie, to musicie pamiętać o tym, jakie itemy są najmocniejsze i jakie itemy są do danej kompozycji najlepsze. Jeżeli już macie jakiegoś Dravena lub macie jakąś postać, która będzie kierować, to szukajcie itemów, które są najsilniejsze na tą postać. Zapoznajcie się z danymi kompozycjami, jakie itemy są na nie najlepsze, a nie składajcie itemów od razu po miniona. Jeżeli wypadnie Wam łezka i pas i złożycie Redemption jak najszybciej, jest to przeważnie błąd, bo możecie z łezki złożyć lepsze itemy, albo z pasa możecie złożyć lepsze itemy, takie jak Red Buff, takie jak Morello, takie jak Ludens Echo z łezki. I te itemy dadzą Wam większą szansę na wygranie, większą szansę na stracenie mniejszej ilości HP, a nie forsowanie itemów, które w przyszłości Wam się nie przydadzą i przez to nie wygracie gierki, tylko skoczycie na 5., 6. miejscu. Następną poradą, którą Wam dam, jest to już 4. porada, jest to nie granie, czego daje Ci gra. Jeżeli w jednej rolce wypadnie Wam 3 Rengarów, 2 Draveny, 2 Jinx, 1 Kayle bardzo wcześnie, to wtedy powinniście zacząć budować kompozycję opartą właśnie na tej postaci. To jest to samo, co mówiłem wcześniej. Nie próbujcie wejść do gry z pomysłem, który macie gdzieś tam w głowie i próbujcie na siłę składać kompozycję. Jeżeli wejdziecie do gry z danym pomysłem i spróbujecie na siłę zagrać Dravena, a będą Wam cały czas wypadać Brawlery oraz Sorcerery, no to będzie to błąd, żeby ich nie kupować. Musicie zawsze grać to, co Wam daje gierka. Jeżeli gierka Wam daje mocne itemy pod Dravena, mocne itemy pod Jinx lub pod postać, która może kierować właśnie z Rapidem, to grajcie pod taką postać. Jeżeli często wypadają Wam mocne postacie, takie jak Cho'Gath, których nie planowaliście kupić, to kupcie je, są to mocne postacie, zbudujcie wokół nich kompozycję. Jeżeli Wam się często te postacie powtarzają, to znaczy, że nie są one zajęte w grze. Musicie pamiętać o tym, że postaci za 4 golda jest tylko 13 w całej talii. Tak więc jeżeli 3 osoby już mają Jinx na drugim poziomie, to znaczy, że w całej talii zostały tylko 4 Jinx i Wy macie bardzo niskie szanse, że tą Jinx znajdziecie. Tak więc powinniście kupować to, co nie jest zajęte. Jeżeli nikt w całej grze nie ma Cho'Gatha, to macie dużą szansę, że tego Cho'Gatha znajdziecie i możecie złożyć kompozycję wokół niego.
Tak więc pamiętajcie, żeby nie wchodzić do gierki z pomysłem, tylko ten pomysł budować. Reagujcie na to, co wam daje gierka i wtedy podejmujcie decyzję. Tak staniecie się lepszym graczem, bardziej reaktywnym, bardziej elastycznym do tego, co wam daje gra. Piątą poradą w tym odcinku jest granie postaci, które nie za dużo robią, lub dawanie itemów na postacie, które nie za dużo robią. W każdej grze są postacie, które po prostu są słabsze niż inne postacie i tych postaci albo nie powinniście dawać tym postaciom itemów, żeby próbować je wzmocnić. Tymi postaciami jest Warwick, Fiora, Liska, Nidalka. To są postacie, które chcecie kupić wcześniej, chcecie przetrwać nimi early game, ale nie powinniście stakować na nich itemów, żeby próbować nimi je zagrać w late game. Tak jak już mówiłem wcześniej, postacie kierujące są przeważnie droższe i na nie chcecie dawać itemy, a nie próbować na siłę grać postacie, które nie będą za dużo robiły. Taką Fiorę możecie trzymać w swojej kompozycji, żeby spróbować zagrać Nobli, ale nie powinniście grać na siłę pod Blade Masterów. Możecie złożyć o wiele lepszych Blade Masterów, takich jak Shen, Aatrox, Draven lub Gangplank, a nie próbować na siłę trzymać Fiorę, bo wpadła ona wam na drugi poziom i musicie ją grać. Tak nie jest, możecie te postacie wymieniać, musicie reagować na to, co wam dała gierka, tak jak już wcześniej wspominałem. Te wszystkie czynniki musicie złożyć do kupy i myśleć nad tym, co wam daje gierka i co możecie grać w danej kompozycji, a nie na siłę grać postacie, które gdzieś wam tam wcześniej wypadły i musicie je zagrać, bo tak i... I ostatnią, już troszkę bardziej zaawansowaną poradą, którą wam dam w filmiku, jest sprawdzanie przeciwników, tak zwany scouting. Co to znaczy? Musicie cały czas sprawdzać, co grają wasi przeciwnicy. Dlaczego musicie tak robić? Tak jak już wcześniej wspomniałem, jest wyznaczona ilość kart w talii. Czyli jeżeli wszyscy grają, przypuśćmy, Rengara, Hypercarry, to wy tego Rengara nie znajdziecie po prostu. Jeżeli wszyscy grają Dravena, to wy go nie znajdziecie. Musicie szukać alternatyw, musicie wiedzieć, co wasza kompozycja jeszcze może dostać, jaką postać możecie tam włożyć, żeby ona i tak funkcjonowała, ale ta postać, która będzie karowała, jest o wiele łatwiejsza do znalezienia i nie jest ona zaklepana przez innych graczy. O tym zawsze musicie pamiętać. Do tego musicie skautować od samego początku, wtedy będziecie wiedzieli, jeżeli ten gość już ma 4-5 Nobli, to wiecie, że szuka on Kayle, wiecie, że zagra on Nobli, wy nie powinniście szukać, chyba że naprawdę macie dobre ustawienie i możecie spróbować szukać tej postaci. Oprócz tego musicie też skautować, czy w danej kompozycji nie ma Hextechów lub Blitzcranka. Jeżeli wy macie postać taką jak Draven lub Jinx na Rapid Fire kanonie i dacie ją wrogu i nie wyskautujecie, że wasz przeciwnik ma Blitzcranka w przeciwnym rogu, to on wyciągnie waszą postać kierującą, zabije bardzo szybko i przez jeden błąd w pozycjonowaniu i braku skautowania przegracie sobie gierkę. A mogliście temu zapobiec przez spędzenie 5 sekund na sprawdzanie swoich przeciwników. Skautowanie, czyli zmienianie swoich przeciwników, możecie sobie ustawić na hotkeyu i naprawdę w kilka sekund przelecieć wszystkich swoich przeciwników, żeby sprawdzić, co oni mają, gdzie są poustawiani i ustawić swoją kompozycję tak, żeby ona była jak najlepsza na znaczną ilość swoich przeciwników. Jeżeli jeden przeciwnik na 7 przeciwników ma Blitzcranka, no to nie musicie się specjalnie pod niego ustawiać, ale lepiej by było, jeżeli będziecie mieli to z tyłu głowy, że ktoś gra Blitzcranka. To było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. To było moje 6 porad, które powinno wam pomóc wbić wyższą rangę w Teamfight Tactics. Jeżeli wam się te porady podobały, to nie zapomnijcie zostawić suba z dzwoneczkiem, zalajkujcie ten filmik i zostawcie komentarz, jakie porady jeszcze powinienem umieścić w tym filmiku i może zrobimy kontynuację tego filmiku. Ja się z wami żegnam, dziękuję za oglądanie i do usłyszenia.